I widok. No i dziękuję bardzo. I know it's you, you stinking perro. Look, just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my number. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze GTA San Andreas. Zaparkowali nam coś dobrego? Gdzie ten szofer, co miał nas wozić, podwozić i tak dalej? I samochody, które mieszczą więcej niż dwie osoby. Mam nadzieję, że sobie takie nie będą nam potrzebne. Wracamy do gry i chyba pociągniemy dalej wątek MD, bo zaklumpowaliśmy się, tylko moment. Ty nie pracowałeś tam? Czy tu ktoś nowy jest? Jump! Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? Nah, some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went botso. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. So fuck. No, dog. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake-ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't talk him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump. Hey, you better stay the fuck jump, away. Stay the fuck away. Down. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Kurczę, to jakby nie patrzeć, trochę nasza wina z tym Mad Dogiem. Ale że OG się wybił i nic nie zadzwonił. Taka to jest wdzięczność, tak? Mam nadzieję, że to nie do ciebie należy. Nie strzelaj, nie strzelaj. Ale że OG nawet nie zadzwonił. Taka to jest właśnie wdzięczność. Stay back! I jeszcze nie koniec? O kurczę, o kurczę. He's gonna be pavement pizza. Jump! Look what Don did for my career. The show must go on. Ładam, że nie mamy podjeżdżać bliżej. I'm gonna do it. Skacz tam, gdzie strzałki. Może od razu powinniśmy się zatrzymać tam, gdzie strzałki. No cóż, jak nie trafimy. Gdzie jesteś? No, ale to nie tak miało być. Okazuje się, że chyba lepiej było się nie ruszać. Okej, czyli jednak trochę warto wycofać. Lekko do tyłu w kierunku plamy i mamy to. No proszę bardzo. Żyjesz? Ostrożnie odwieź do szpitala, ale każda stuczka redukuje jego szanse na przeżycie, to jeszcze nie koniec. Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am I still the top rapper, Jew? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. Jak coś, to ukradliśmy twój zeszedł i stworzyliśmy... Ojiloka! O kurka, to widzę, więcej osób w tym mieście nie lubi Mad Doga. Nie, no ładnie. Skoki naprawdę udane. Chociaż myślę, że już za pierwszy raz jest klawo. No, wylądował na samochodzie. Tu GPS, to oszalałeś? Jak widać, skrzyżowania są wszędzie. Wystarczy mieć tylko wyobraźnię. Właśnie, może jest jakaś nutka Mad Doga? Na czym grałeś? Na Karos czy na KDST? Na KDST na pewno, nie? Bounce FM? To twoje rytmy? Teraz znajdziemy. Nie, game to chyba było w GTA 3. To nie znajdziemy nic dla ciebie. WCTR? To chyba do gadania, tak? Niech będzie. No dobra, Mad Dog. Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie.
To byśmy się dorobili. Kurczę, z ulicy. Już złotówka chciał po ubezpieczenie lecieć do nas. Z ulicy byśmy nie dość, że byli właścicielem kasyna, to jeszcze menadżerem Mad Doga, ale tyle razy była propozycja. Corleo, skocz na siłownię. I zawsze odpowiadałem, że skoczę, jak tylko będzie pod nosem. No już bardziej pod nosem nie będzie, więc zobaczmy, co my tu mamy za przyjemności. Skorzystaj z rowerka. Poziom. Użyj L, żeby wybrać poziom. Naciśnij A, żeby kontynuować. Nie, no to piątka, no. I co trzeba? Naciskaj szybko A, żeby rozpocząć pedałowanie. Naciśnij prawo lewo, żeby zmienić poziom trudności. A, okej. Okay. I co to? No to dawaj wyższy poziom. Dawaj dziesiątkę. Nie wiem, co to zmienia dokładnie. Tłuszcz nam spala. No w sumie może, patrząc po tym, co tam jedliśmy. Jest całkiem spoko, ale... A, to jeszcze więc... Dobra, nie, bo ty... Weź coś na mięśnie. Co nam? Tłuszcz. Tutaj dajesz, tu jest życie. Użyj, żeby wybrać ciężar. 80. I co musimy robić? Szyję ci urwało. Aby podnieść ciężar, naciśnij A, gdy pasek energii znajdzie się w podświetlonej strefie. To zwiększy twoje mięśnie. Czyli na czerwono, tak? I B, żeby się nie udusić. Ej, a w tej strefie, dobra, tu na dole? Czyli rozumiem, że poziom jest zależny, w sensie jak wejdziemy na... Dajesz chociaż raz do góry? Aj, mięśnie rosną! To są powtórzenia z udanych serii, czy jak się nie uda, to nie... Dawaj wyższe tego. Co się będziemy męczyć na takich tutaj 80 kilo? Kolego, też... Ale jutro będzie zakwas. Ciekawe, czy coś będzie marudził. Czy te kilogramy mają jakiś wpływ na to, jak nam idzie? Kurczę, no bo ten tłuszcz na rowerku, to szkoda było. Szkoda. Nie po to się masę robiło, żeby tak to się skończyło. Dobra, dajesz. 160 kilo. To jest coś dla nas. Domyślam się, że po prostu pasek będzie krótszy, ale powinniśmy dwa razy szybciej pompować, jak dobrze wejdzie. Nie. A, w sumie niewielka różnica, bo tak szybciej dochodził do siebie, a tak musimy czekać co drugi strzał, tak? Zwiększona. A nowe ciosy jeszcze na siłowni. Co limit na dziś wyczerpany? Dopiero się rozkręcaliśmy. Kurczę. Ech, myślałem, że tu można do końca zajechać naszego... No cóż, zakwasik jest, ale to co, to tutaj już nie możemy poćwiczyć? Ach, a jeszcze tu było, ale zobaczmy, co nasz kolega. Hey, you wanna learn some new moves? Tak. Pokonaj przeciwnika, żeby... To są ciosy ulicy, kolega, coś jeszcze masz tu do powiedzenia? Ty wiesz, że gardę można trzymać w boksie? Nie spodziewał się, że tak to wszystko pójdzie. A jak jeszcze zaraz scyzorek wyciągniemy, to ciekawe, czy będzie taki cwany w tym starciu. No. Ty, skąd ty tyle życia masz w sobie? Nasze buły ciosy to już pod narożnikiem nie wyjdzie. Pokonaj przeciwnika. No to ile ty jeszcze masz tutaj do zaoferowania życia? Na czym to polega? W czym my startujemy? Bo chyba... A, jest, okej. Okay. It'll come in handy. Rush your opponent and strike fast. You gotta press home your advantage. Just keep piling on the pressure. Don't give your opponent time to fight back. Nie poćwiczymy? Czyli tak, B. A to na B też uderzaliśmy? Kurczę, to nawet nie wiedziałem, że to łączymy. Kombinacja B, L, okej, dobra, wychodzimy stąd. No przyznam, że zaskakująco dobra ta siłownia. Może rzeczywiście trzeba było się wybrać tu szybciej. Ale tak jakoś wyszło, jak wyszło, dobra. Nie wiem, że samochód z kartonami nieczęsto nam się trafia. Ale myślę, że możemy sobie to coś pożyczyć. Tutaj też była podpowiedź.
Tu też była podpowiedź, a jedźmy do literki C. Czym jest C? Podpowiedź była taka, żeby się czasem nie zablokować, za co bardzo dziękuję w komentarzach, bo już chciałem do końca naszej przygody unikać tego symbolu z samolotem, ale podobno, jeżeli byśmy tak działali, to jest duża szansa, że no, nie moglibyśmy ruszyć dalej. Więc niestety, ale samolot jeszcze obcy nam już nie pozostanie, tak? Jakoś dziwnie to zabrzmiało, ale wiadomo, o co chodzi. Wrócimy jeszcze na lotnisko, może w ten sposób. I panowie, nasze ulice, wasze dzielnice, czy jak tam, te, które opuściliśmy, Grove Street, czy inne tego typu rzeczy. No, więc niestety, jeszcze coś się będzie tu działo, ale okej, kim jesteś, C? Co to za misja? Carlos? Czy jak tam, ten kuzyn nasz? Czy Caroline? Może Caroline? A nie, to ty. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. To jest do zrobienia. Czekaj. No, idealnie wypadek tutaj spowodowałeś, kolego. Chociaż widzę, tam jedzie coś lepszego, ale już nie będziemy kombinować. No. Czemu tędy chcecie, żebyśmy jechać? Chcesz się przejechać? Kurczę, no co ci ludzie do nas mają, tak? No dobra, nie chcę się przejechać, ale... Mam nadzieję, że to nie jest nasz kolega agent, którego gdzieś tam poznaliśmy, polubiliśmy, dał nam po części nowe życie, jakby nie patrzeć. Przejdziemy tędy? Da radę. Więc no... Zobaczymy, chociaż kurczę, jakby znane nam regiony w tej okolicy. Omijać lotniska. Jest wszystko, a właśnie, zobaczmy, Mad Dog. Jest skrótem zawsze. Skrótem! Ale zawsze premia to za szalony skok. No wyszło. Liczba przewrotów, jeden obrót, 166%. Tutaj byłby motocykl do dorwania, tylko zobaczmy, czy to rzeczywiście jeszcze daleka droga. Nie, jak się dobrze rozpędzimy, to widzimy się na miejscu. A nie mówiłem, że to szybka akcja? O kurcze, tu jest więcej ich. I co, mamy zabić go, tak? Czyli jakbyśmy wzięli snajperkę, jak mi zaraz misja wyskoczy, że zabiłeś cel misji i miał... Nie umierać. Zauważono cię. Cel będzie próbował uciekać? Przecież on... Czekaj. Dostał headshota! Nie, dlaczego helikopter tu nam dali? Wszystko tylko nie helikopter. Jakbym wiedział, to bym granatem w niego, albo wrzutnią rakiet do niego sypał, a nie takie tutaj. No dobra. Jeszcze zapis w takim miejscu beznadziejnym. Trzeba było z wyrzutni rakiet. My możemy jakoś... O, cel jest tam. My możemy strzelać? Nie możemy z tego strzelać. Czyli co? Śledzimy go do końca. Kto by pomyślał, że headshot ze snajperki nie będzie śmiertelny, no? Jeszcze mieliśmy jakieś akta zebrać, inne tego typu rzeczy. Dobra. Góra. Niech oni się męczą. Nie no, lepsze to mimo wszystko niż samolot, tak? Ten... Przyznam, że
Chociaż nie, no ten śmigłowiec czy helikopter zabawka też latały całkiem spoko. Więc one dają radę, są takie intuicyjne do zabawy, czego nie można powiedzieć o samolotach. Ej, weź wyląduj tam na fontannie. Zastanawia mnie tylko, jaki jest zamysł na nasze dalsze spotkanie, tym bardziej, że za dużo życia nam nie pozostawili. Kurczę, mogę podjechać bliżej i wskoczyć, no ale cóż. Czy to coś? Nie, to jest wysokościomierz, okej. Okay. Czyli nie jest tak źle, bo myślałem, że to coś to jest wskaźnik naszego paliwa. I nie byłoby tak miło. Ej! Co to za gwiazdki? Za co? Za to, że tylko sobie tutaj tak lataliśmy, czy jak? No, poszaleli! Ten samolot, co tam lata, to dla nas? Nie no, zakładam, że... My nie mamy to, jakby nie patrzeć, wielkiego pola do popisu. Nie wiem, chyba że błąd popełniłem, że nad tą bazą amerykańską, jaką sobie przelecieliśmy, a strefa zastrzeżona czy coś. Albo już agent FBI zadzwonił. Gdzie miał zadzwonić? Przecież my nie jesteśmy w stanie tego wyminąć, tak? To rozumiem, mają nas stresa. Ej, ej! No czemu wylądował? Tak, okazuje się, że latanie nad bazą chyba triggeruje te gwiazdki. Więc polecieliśmy teraz spokojnie sobie tutaj, czekamy, zobaczymy, co nam powie. Ale to sobie rozkminili, nie lataj nad amerykańską bazą, bo cię zestrzelimy. No ale skąd człowiek mógł wiedzieć? Dobra, gonimy go dalej. Pytanie tylko, czy się rozbije, czy jaki jest cel tego, no bo zakładam, że raczej nie mamy szalonej misji wlecieć w niego i się zderzyć w powietrzu. Ja wiem, że on miał zginąć, ale niekoniecznie naszym kosztem, tak? Tak, tak. Mam nadzieję, żeby ten Penny to tak to zrozumiał. Zobaczymy, gdzie wyląduje. No nie, no to nie wyobrażam sobie dokończyć ten powietrzny pościg, mając te wszystkie gwiazdki, jakie mieliśmy i myśliwiec na ogonie. No dzisiaj taki pechowy odcinek z tymi zgonami, śmierciami, ale tak poniekąd jakby niezależny to od nas. Ląduj! Czemu żeś tak miał piękne lądowisko i co żeś zrobił? Musimy nawrócić teraz szybko. I zobaczy, co tam ugramy. Czemu to... Cel opuścił helikopter. Bardzo dobrze. My zaraz dołączymy do niego. O, dobra, cel chyba się zabił w ogóle. Tak wyglądał przynajmniej. I gdzie on uciekł? Gdzie on jest? A my byliśmy gotowi na to! Ojej, ojej. Dwa razy ze snajperki dostał. A my byliśmy gotowi na to, żeby skakać za nim. O, wraca. No. Ach, opuścił akta. Dobrze. Dobrze. Czyli co, lecimy jego śmigłowcem z powrotem? Nie wiem, czy to bezpieczne. I to wszystko? No, ten Penny. To nie wiem, czy się nam wypłacisz. Dobra. Lećmy w takim razie gdzieś... Tam nam się misje pokryły, czy mi się wydaje? Gdzie to jest nasze kasino? To całkiem ładna okolica. No mamy misję smoka, ale gdzieś... A, literka S jest tu, szkoła. I tu też jest jakaś szkoła. No właśnie, bo była mowa o czterech szkołach. I tu jeszcze? Misje na wózek widłowy. Zobaczymy. Wracamy w każdym razie... Może pokażę kursorem. Tutaj. Do samej szkoły smoka. Smoku, masz dla nas jakąś misję? Coś się tu zmieniło? Chociaż kurczę... Poprawka. Podoba mi się nasze kasyno. Jednak jest ładniejsze od tamtego. I mamy samochód w środku, czego nie może powiedzieć nasza konkurencja. Mr. Rumfa Lee. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen, or shall I say partners? Oh, I drank to that. Ej, to jak to wszystko? To my tyle czekaliśmy na podjęcie tej tutaj rozmowy i teraz mamy wracać, lecieć stąd? Ktoś do nas dzwoni? Możliwe, że to jest ten moment, w którym... A nie. Hello? Carl, it's me, Ken. The Leon family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula's. We're screwed. It's war for control of Venturis, man. War! War! There's word of
triad visitor something that should keep him busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. Have you seen law? Not a chance. Czyli co? Lecimy... Wow! Tym musimy się przejechać. Ja wiem, że tu stoi śmigłowiec, ale... Już mam dość bycia w powietrzu. Jestem... przyziemnym szczurem, czy jak? No, szczurem lądowym. O, tak to się nazywało. To jest całkiem fajnie. Nawet jak w mafii można się poczuć. Tak. Trochę. Aha. Kto na naszym pasie? Na naszym Karl pasie zaparkował. To powinni tutaj im blokadę założyć za to. Ale... No nie jest to takie fajne, zrywne, jak chciałem. A inna sprawa, że chyba wjechaliśmy od złej strony tutaj. Już dawno nas nie było na tych misjach, można się pomylić. Ma to coś radio, czy wymontowali? Playback FM. Nie, to weźmy nasz Karousa. Radio, w którym będziemy w przyszłości menadżerem. Jak dobrze pójdzie. A wprowadzi nas do tej roli sam Mad Dog. Już mam dla niego cały tam ambitny plan. No dobra. Ale najpierw zarobić trochę kasy. Starałem się nie trafić. Więc tak to miało wyglądać. I co? Nie mają samochodu w środku. Jakieś tutaj posągi takie. Od czapy. I tyle. Może powinniśmy u nich zagrać. I ograć. No ale dobra, misja nas woła. Co fucking buzz this? I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, a vouch for me, I'm a straight killer. Oh, but one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But, maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go... You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. No pięknie. Gorzej jak się okaże, że to jednak... A może weźmy coś, czym można rozjechać ewentualnie towarzystwo? Gorzej jak się okaże, że to jednak jest prawdziwy zespół, a nie grupa morderców, ale przekonamy się na miejscu. Gorzej jak ten motocykl nie bez powodu tam stał i na przykład ma być nam łatwiej gonić ich. O! Już mi się nie podoba nasz samochód. Więcej takich jeździ tu po mieście? Oszukują. Oszukują. O nie, ale moment, lotnisko? Ktoś powiedział lotnisko? To przerażające. A, miałem rozwalić. Nie! Nie, tylko nie to! Najgorzej. Ukradli samolot z hangaru. A co jeżeli będziemy musieli lądować? Zastanawiam mnie, czy twórcy, przygotowując tę misję, mieli tę samą radość, co ja, gdy na przykład urywam odcinek w połowie jakiegoś ważnego wydarzenia, tak? Czy to na tym polegało to ich uczucie, tak? Może, a damy misję samolotem, damy misję samolotem. Będzie fajnie. Samolot z zabójcami ma wkrótce wylądować, musisz go przechwycić, ale to co, mamy go przechwycić w powietrzu, domyślam się, tak? No nic, dzisiaj miała być misja... Jak mamy tę część przechwycić samolot? O! No zobaczymy.
po prostu się zderzymy z nimi, bo co, jako tako strzelać nie możemy. Brakuje mi takiego prostego wyrównania lotu tutaj również, że... I chyba to jest ten problem w stosunku do innych gier, że normalnie jak lecimy, to on sobie gdzieś tam, jak w samochodzie, tak, za kierownicą, kto jeździł, ten wie, że jak skręcimy, puści się kierownicę, on sobie samochód wyrówna jazdę, jedzie prosto. I powinno być tak samo w samolocie, że no, nie trzeba cały czas tutaj tego poprawiać. Ja nie wiem, czy tak jest w samolocie, czy nie, bo nigdy nie latałem, przynajmniej nie za starami, ale no fajnie by było, jakby nie trzeba było cały czas tutaj tego poprawiać. Gdzie my lecimy? To na pewno jest dobry pomysł tam poza mapę wyskoczyć? Może mieliśmy czekać na miejscu. Znaczy liczę na jeszcze jakieś podpowiedzi, jak to ma działać. W ogóle ten samolot jakby wyżej gdzieś się znajdował. Co prawda nie chciałbym przeciągnąć, tak? Teraz już wiem, jak to się chyba nazywa. Przeciągnięcie, tak? Nie chciałbym przeciągnąć naszego sprzętu. A nie, już są niżej, dobra. Lepiej ich z góry zaatakować niż z dołu jednak, mimo wszystko. No ale właśnie, to całe... O, gdzieś to jest towarzystwo. To całe poprawianie lotu, no jest takie... Gdzie oni są? Gdzieś tu powinni być? Już powinniśmy ich widzieć. Ej, panowie, dół. A jest! Dobra, to co, zderzamy się czy jak? Bo jak coś, to my mamy na sobie plecak, nie? Bo jak mamy się nie zderzyć... Zajmij pozycję za samolotem i przeleć przez znacznik, no! I mamy to. Hey, what's going on? Shit! How the fuck did he get here? Who cares? Flagstone! Myszkę dawaj! Dawaj myszkę, to będzie szybciej jednak. Ty jeszcze żyjesz? Wyglądałeś na martwego. Czy rzeczywiście to nie był zespół? Leć z powrotem na lotnisko? Znaczy, to są zrzutowiec, to jest... O! O kurcze! Nie ukrywam, że lata trochę przyjemniej, tak jakby szybciej reaguje na nasze ruchy. I tak jeszcze nie ma rewelacji. Ale... Jest trochę przyjemniej i szybciej. Wyrównajmy lot od razu, tak żeby mniej więcej na pas sobie... nakierować. Czy to jest pas lotniska? Bo teraz tak się zastanawiam, czy... Nie, no to jest pas lotniska. Przez chwilę myślałem, że będziemy na drodze lądować. I co, mamy wylądować, czy wystarczy, że zeskoczymy sobie i to też będzie zaliczone? Kurczę, tak jakbyśmy mieli szkołę latania na czymś takim, to wydaje mi się, że poszłoby dużo przyjemniej. Gorzej tylko, że chyba trzeba powoli już obniżać lot. Podwozie wyciągać. O. Czy jak wyciągamy podwozie, trochę jakby kontrola się nam psuła tego. A no i klasa. Tylko zaraz nam powiedzą, że nie ląduj, tak? Zeskocz. I co? Możemy nawet przykłować sobie tam, do hangaru? Nie trzeba. No i idealnie! Najbardziej podobał mi się ten skok, jak po prostu trafiliśmy w kółko, ale... No mamy... to jest więcej odrzutowców. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? Well, we need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Mam nadzieję, że nie będą chcieli nas zabić, ale... Kurczę, bo najlepiej bym poleciał tam, wyskoczył z samolotu i tak wylądował na misji, tak jak to w Far Cry'u. Ale nie wiem, czy zawsze mamy plecak na plecach, czy to jest bezpieczne. Więc po prostu skorzystajmy z naszej opcji szybkiej podróży, gdzie ty to chciałeś, i zobaczmy się znów tu w górach. Najgorzej, bo przyjechałem znowu koło tej bazy wojskowej, ale liczę, że kolega Tempen ma tutaj chody i coś zrobi w tym temacie.
hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You Vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. All right, that's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! No, Pulaski, na takiego jak ty, to my specjalnie M4 sobie kupiliśmy. I zobacz... Co jest nie tak z tym wozem? I z nim samym? Pulaski? Zabiliśmy go? Chyba ma przebite opony. Tak, idealnie. Daleko już nie odjedzie, ale gorzej, że policja chyba właśnie się tu zjawiła. Więc wóz całkiem spoko. Ach, to tu mamy spadochron, czyli mamy go cały czas przy sobie, ale wsiadamy i jedziemy, bo ona jeszcze ucieknie. Daleko nie powinien zajechać. Jak na filmie, strzał w opony. Jak dobrze pójdzie, to się sam zabije w tym samochodzie. Hey, Eddie, you know Tenpenny gonna rub you out too. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, you find some excuse to keep you alive. Now it's up to me, and I ain't such a fucking soft touch. So how's your sister? I always had a thing for her. Tenpenny and I got some great shots of her and her burial boyfriend going at it like a couple of horny chihuahuas. Nie, antyterroryści przyjechali, ale chyba Pulaski nie żyje, no. Yeah, well, them's the brakes, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Okej. Dzięki, Pulaski. Dzięki temu. Przynajmniej. I mamy nawet całkiem fajny samochód cały, ale przynajmniej zdjęli nam policję z karku. No dobra, widzę, że naszego kolegi numer 2 nie ma, więc w tym miejscu możemy chyba zakończyć nasze spotkanie. Jeszcze podjedźmy na lotnisko, bo bardzo możliwe, że tam będziemy musieli zacząć kolejne. No, no! A taki fajny był, amerykański. Weź jeszcze, wstań, nie wstaniesz, nie chcę ginąć w samochodzie. To by było trochę słabe. Więc, no, chyba nikt jednak do nas nie zadzwoni. Ach, M4, ale ty żeś się spisała dzisiaj? Widzimy się w kolejnym odcinku tu na lotnisku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!